Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek jest naprawdę mega specjalny, ponieważ dostałem od Epic Gamesa dwie tajemnicze paczki. Te dwie paczki posiadają super tajne informacje związane z fabułą w grze Fortnite, a przedmioty znajdujące się w środku mogą dać nam gigantyczne wskazówki tego, co nadchodzi w tym sezonie. Powiem wam szczerze, że jestem mega podekscytowany, nie otwierałem jeszcze tym paczek, specjalnie poczekałem na was, żeby nagrać ten odcinek i postanowiłem, że jedną rzecz tej paczki dzisiaj wam rozdam. Konkurs standardowo będzie organizowany dla moich wspierających z kodem Farel. Jeżeli macie mój kodzik wpisany, no to możecie śmiało brać udział w konkursie. Więc strzelaj łapeczkę w górę, subskrybuj kanał, a w sekcji komentarzy napisz, dlaczego właśnie ten przedmiot powinien trafić do ciebie. Zacznijmy sobie na początku od małej paczuszki, którą już no otworzyłem, bo dostałem ją dzień po evencie z Galactusem, ale dużej paczki jeszcze nie otwierałem i nie wiem, co jest w środku, więc zacznijmy na początku sobie od małej i umówmy się, że ta rzecz z tej mojej paczki trafia do was, bo jest naprawdę świetna. Otwieramy, a w środku, moi kochani, znajduje się tak: Happy Holidays, czyli Wesołych świąt od Epic Gamesa, bardzo fajna kartka. Tą kartkę oczywiście też podpiszę i wyślę szczęśliwemu zwycięzcy. A w środeczku, moi kochani, jest dwa razy czapka miałśniaka. Spójrzcie, jaka kozacka. Możesz sobie na czosnek nałożyć. O, i masz miałśniaka mroku. Ale uwaga, uwaga, to nie wszystko, spójrzcie na to. Wywracasz ją na drugą stronę i masz miałśniaka ducha, tak? On się nazywał ducha, miałśniak ducha. Która lepsza? Dajcie znać w komentarzu. Co możemy wnioskować po tych czapkach? Że prawdopodobnie miałśniak powróci do gry w tym sezonie. Ja sam osobiście się mega jaram, bo miałśniak, wiecie, jest podobny troszeczkę do mnie, więc to jest jedna z moich ulubionych postaci w grze Fortnite. Ale dobra, nie o tym. Lećmy po dużą paczkę. Niestety karton jest tak wielki, że nie miałem jak nim tutaj wjechać, ale w środku, moi drodzy, spatrzcie, co było. Taki wielki, skórzany, czuć skórą faktycznie, Epic Games się postarało, skórzany plecak. I nie zgadniecie, kogo jest to plecak. Patrzcie na to. Będziecie w szoku. Agent Jonesy. Wow! Z pewnością kojarzycie trailer 5. sezonu rozdziału 2. Agent Jonesy wchodzi do pewnego pokoju, odbiera telefon, a później z swojej szafki wyciąga plecak. I moi drodzy, to jest właśnie ten plecak. Potem, kiedy agent Jonesy wskakuje do punktu zerowego, czy został zasany przez punkt zerowy, pada na mapę Fortnite'a już bez plecaka. I z pewnością zastanawialiście się, gdzie jest ten plecak? No jak gdzie? U Farela w chacie! Tu on wylądował! Więc, moi kochani, po raz kolejny mamy połączenie świata wirtualnego z rzeczywistością. Epic Games znowu się postarało. I moi drodzy, w tym plecaku znajdują się mega wskazówki, które mogą świadczyć o tym, co się wydarzy już niebawem w Fortnite. Zacznijmy może na początku od tej małej kieszonki. Jestem mega ciekawy, co tam w środku się znajduje. Mamy pierwszą rzecz i co to jest? Taka maska, pasta do make-upa. Okej, okay, nie wiem, może na Sylwestra mam sobie twarz pomalować. Kolor czerwony. Okej, okay, zapamiętajmy, odłóżmy sobie to na bok. Kolejną rzeczą jest Cherry Blossom. Herbatka, czyli Jonesy brał ze sobą herbatkę oraz takie mazidło do twarzy. Ciekawa sprawa. Lecimy dalej. I tutaj mamy, moi drodzy, Jonesy. Naukotyki. Moi drodzy, z czym wam się kojarzą czerwone i niebieskie fasolki? To są fasolki, tak? Fasolki to są, coś jest napisane o nich. Jelly beans. Okej. Okay. Mi się to kojarzy od razu z Matrixem. Wiecie, Neo miał do wyboru albo zjeść niebieską, albo czerwoną. Dalej fabuły nie pamiętam, bo to było bardzo dawno temu, jak to oglądałem, w 99 roku. Spróbujemy sobie taką fasolkę. Okej. Okay. Niebieska, spoko. Kurde, czerwona jeszcze lepsza, super. Czyli możemy wywnioskować, że Jonesy jest łasuchem. Czy coś tutaj jeszcze jest? O nie, tego nie będę wyciągał. Dzięki, widzowie. Jakieś pieniążki są w środku. Monety. O, ja dziękuję. Zobaczcie na to. Fortnite'owa moneta. Tak to wygląda. Tych monet jest naprawdę sporo. Taka moneta też jest gwarantowana w konkursie do wygrania. Huhuhu. Tylko nie mam pojęcia, co one oznaczają. Tu jest podkowa z gwiazdą, a tutaj, moi drodzy, mamy takiego gnoma cieszącego się, skaczącego. Coś takiego. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. W komentarzach piszcie wszystkie wasze pomysły, co mogą oznaczać te monety oraz inne przedmioty zawarte w tym plecaku. O, jest. Baseball. Bryloczek baseball. Co? Ale po co to komuś w pałę dzielić? No okej, okay, fajny,
Ale do kluczy sobie nie przyczepię, bo mnie jeszcze policja zwinie. No dobra. Czyli wiemy, że Jonesy się czegoś bał. Musiał mieć ze sobą baseball, żeby się obronić. Jest jeszcze jedna mała rzecz. Taki woreczek z czymś w środku. Hełm gladiatora, ale to nawet, nie no, chyba na joysticka to jest, kurczę, pierścionek, bo na mnie to raczej to nie wejdzie. Nie wiem, co to jest. Czy to się na coś nakłada? 24 karaty, gold. Okej, okej, made in Italy. No dobra, także dzięki Epic Games za to sobie domy buduję. Jeszcze jest jedna rzecz w środku, a już myślałem, że to koniec. Uwaga, w środku mamy talizman. Wilczy kieł, spójrzcie na to. Wow. Ej, to jest fajne, to jest fajne. Ale raczej tego nie będę nosił, nie wiem, co to jest za ząb. Strasznie dziwnie to wygląda. Ale to może coś oznaczać. Wiem, to może oznaczać, że niebawem w Fortnite będą dinozaury. Wow, a ja już jednego z nich złapałem, pięknie. Pozwólcie, że zaglądnę jeszcze do środka. Tam już nic nie ma. Dobra, czyli wiemy, co Jonesy miał w swojej małej kieszonce. Teraz przyszedł czas otworzyć tą wielką kieszonkę. Przypominam, otworzyliśmy dopiero tą. Bardzo dużo rzeczy było w środku. Otwieramy teraz tą największą. Powiem wam, że ten plecak jest naprawdę rewelacyjny. Jezu, jak ja się jaram, że Fortnite potrafił połączyć świat realny z wirtualnym. To jest coś po prostu pięknego, co Epic Games robi i tworzy dla nas. No to jest coś pięknego. Dziękuję jeszcze raz, Epic Games. Dobra. O, ho, 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 ho. Moje ulubione. Wiecie, że to jest z masłem orzechowym, a ja uwielbiam masło orzechowe. Dobra. Jest jakaś paczka. Jest kolejna paczka. Wow. Dawaj jeszcze coś. O, 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 mam. Co to jest? Złota drapaczka do pleców? Z pierścionkiem? Sztabka złota. To z pewnością będzie czekolada, ale i tak ją otworzymy. Kolejna rzecz. Nie no, nie wierzę. O, mam, patrzcie na to. Everlast. Bandaże. Owijki do boksowania. Nie, co to? Co? Co to jest? Co to ma być? Co to ma być? Jezu, ja się wystraszyłem, że to są jakieś zęby, włosy. Czy ja przypadkiem teraz nie będę Zoe? To jest Irokes? Tu się przyczepia? Nie no, bez sensu, ja się nie znam na tych perukach. Dobra, w każdym bądź razie coś takiego. Lecimy dalej, odkładamy na bok. Oni mnie po prostu prankują. Musiałem wziąć worek na śmieci, tyle tego jest. Już wiem, co Epic Games robi ze starymi fakturami. Mielą je i dają do prezentów influencerom. Mamy to! Uwaga! Okulary agenta Jonesiego, tak? Ręce do góry, będę strzelał z kapiszonu w gościu. Dobra, bardzo fajne. Ja je zabijam. Pamiętajcie, że i wy też możecie zawinąć kozackie itemy z pixieshop.pl, na przykład taką złotą koszulkę z kolekcji Defarel Team. Link do sklepiku znajdziecie w opisie. Peruka, to się nie przyda. Wow! Czekajcie, pozwólcie, że trochę ściągnę te okulary, bo ciemno. Coś tu jest małego. Nie no, JJK mnie zabije, przecież są jakieś rajstopy. Rajstopy? Co to może być, widzowie? Nieużywane jak coś, nówki sztuki. O, ale to jest kozak, nie? To mi się już podoba, tylko czekaj. Teraz mogę iść klaskać do Rubika. Dobra, widzowie, od dzisiaj jestem Farelsowa. Moi drodzy, patrzcie na to, kolejna rzecz. Astronaut Fruit. Nie no, serio? Dostałem banany dla astronautów. Czy wy to rozumiecie? Banany dla astronautów, jak ja to od razu otwieram. Spójrzcie na to. Banan dla astronautów. Jest takim jakby suchym proszku, jak mąka. Jak banan suszony. Pycha. Ej, to mi się najbardziej chyba podoba. Polecam każdemu. Ale zastanówmy się jeszcze. Astronauci w Fortnite? Banan? Rozumiecie, o co chodzi? Z kosmosu przyleci pan bananek. W tym sezonie. Coś mi się wydaje, bo dawno nie było widać w trailerze pana bananka, a ja za nim tęsknię. I mi się wydaje, że on wróci po prostu sproszkowany. Co wy o tym sądzicie? Piszcie w komentarzu. Mamy kolejną rzecz. More Harakol Mad Mask. To jest maska z węgla. Taka na twarz, wiecie, czarna, ale jej nie będę otwierał. Dam może JJC. Coś takiego. Kolejna rzecz. Ja myślałem, że już to koniec. Patrzcie na to, widzowie.
Nie wiem. Ale to jest mocno zapakowane. Okej, okay, powoli, powoli, po kolei. Ready to meal. Wyobraźcie sobie, że to jest jedzenie dla astronautów. Wystarczy wlać wodę. Spójrzcie, wystarczy wlać wodę. Jeżeli chcielibyście, abym to zrobił i zjadł, to możemy zrobić to na którymś live'ie. Naprawdę jestem w szoku. Zobaczcie, tutaj też jedzenie dla astronautów. Coś jest związanego z kosmosem w tym sezonie i z pewnością coś się wydarzy. Tu mamy krakersy. Tu jest jakaś zupa. Fu. Tutaj mamy, nie wiem co to jest. I mamy łyżeczkę. Łyżeczkę dla kosmonautów. I tu jest woreczek z solą i z pieprzem. Wow! Skupmy się teraz może na tych małych rzeczach. Tego jeszcze nie otwieraliśmy. Okej, okay, a tutaj moi drodzy mamy co? Co to jest? Co to? Kieliszek albo szklaneczka, z której się pije tak herbatkę? Jak Baby Yoda popija sobie w tej kapsule? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Może wy macie jakieś lepsze pomysły niż ja. I uwaga, kolejna rzecz. Maple syrup. To jest od tego pana naleśnika, co ma taką emotkę, że rewolwerem kręci, a tak naprawdę to jest syrop klonowy, później wylewa sobie go na głowę. O, nie wierzę! Po prostu w to nie wierzę, widzowie. Ant Farm. Farma mrówek. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Ja chyba tą farmę mrówek odpalę i postawię sobie gdzieś tutaj na półce. Jeżeli chcecie z tego odcinek, no to 20 tysięcy łapek i otwieramy farmę mrówek u Forela! Uuu! Jeszcze sobie dokładnie przydam, o co tym chodzi, ale to może być niezła zabawa. Na sam koniec zostawiłem najlepsze. Tajna teczka Jonesiego. Otwieramy. Agent Jones. Temat, plan. Musimy ich powstrzymać przed ucieczką z pętli. Odsłonięty punkt zerowy to nasza szansa, by zwerbować pomocników. Twoim zadaniem jest zebrać najlepszych łowców z różnych światów, byśmy mogli wytropić próbujących uciec z pętli. Zgromadziliśmy przedmioty, które powinny pomóc namierzyć lub przekonać twoje cele. Jeżeli potrzebują dodatkowej motywacji, dorzucamy sztabki na zapłatę. Zobacz załącznik. Mamy załącznik i jest tutaj napisane tak. Dołączone zaopatrzenie. Kubek. Kubka nie mam. Jest skreślony. Okulary przeciwsłoneczne. To mamy. Owijki na dłonie. Też mamy. Naszyjnik. Mamy. Drapaczkę. Oczywiście, że mamy. Beczki z masłem orzechowym. Czyżby jakiś nowy item w Fortnite? Ciekawe. Kosmiczne banany. To mam. To zjadłem. Herbata z kwiatem wiśni. Mamy. Ale ja dostałem herbatę z kwiatem wiśni, a tu jest napisane, że niby nie mam. Farma mrówek. Mam. Peruka. Jest. Cukierki są. Farba do malowania twarzy. Jest. Hełm. Ten taki mały na palec? Miałem. Racje żywnościowe. Mam. Maseczka błotna. Jest. Syrop. Jest. Żetony. Jest. Kij baseballowy. Mamy to. Wow. Wow, 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 moi kochani. Prezent przecudowny. Nigdy tak się nie cieszyłem z otwierania jakiejś paczki. Jest tyle tutaj ciekawych i tajnych rzeczy, że po prostu mój mózg tego nie wytrzymuje. Nie wiem, co już mam myśleć na temat tego sezonu. Mega się jaram. Jeżeli macie jakieś pomysły, co może się wydarzyć w przyszłości, w tym sezonie, piszcie oczywiście w komentarzu. Zostawiajcie łapeczki w górę. Napiszcie też w komentarzu, dlaczego chcielibyście wygrać czapkę Miałśniaka. W następnym odcinku ogłoszę szczęśliwego zwycięzcę, który dostanie monety, czapkę Miałśniaka i może dorzucę mu jeszcze o perukę. Pamiętajcie, że też musicie mnie wspierać z kodem Farel. Dziękuję wszystkim za wsparcie, jesteście mega kozaki. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. 20 tysięcy łapek, otwieramy farmę mrówek, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!